Adam, wczoraj miałeś okazję rywalizować w Rawiczu. Musiałeś być zadowolony, bo pojechałeś po awans i z awansem wróciłeś. No tak, udało się awansować, choć fakt faktem troszeczkę... No, nie zresztą nieważne. No, udało się dobrze pojechać w miarę. Faktem było dużo powtórek. Gdyby nie te powtórki, miałbym jeszcze lepszy wynik, ale taki jest ten sport. Tam dosyć specyficzny tor był, dosyć ciężki, dzierawy, dlatego było dużo upadków. A w powtórkach już nie udawało się jechać, powiedzmy, tak samo dobrze jak wcześniej. Także no, mimo wszystko udało się, jestem zadowolony i myślę, że mogę być zadowolony. Dzisiaj w Zielonej Górze tor już będzie na pewno lepszy, bo opadów nie ma, słoneczko świeci, więc stół powinien być, tor powinien być przygotowany jak stół, więc dzisiaj powinno być również dobrze, tak jak wczoraj. No tak, myślę, że tak. Powinno być nie najgorzej. Będziemy się starać wygrać na pewno. Z pewnością będziesz chciał wrócić do takiej dyspozycji ligowej, jaką prezentowałeś przed Lesznem, kiedy zdobywałeś tam w okolicach 8-9 punktów. No tak, chciałbym na pewno, ale myślę, że jest to do zrobienia dzisiaj. Ostatnio byliśmy z chłopakami nad jeziorem, tam trochę odpoczęliśmy, dobrze się pobawiliśmy i wróciliśmy właśnie z taką nową energią, także powinno być dobrze.